Jesteśmy już na miejscu. Przemarsz na miejsce noclegowe obył się bez jakichś szczególnych komplikacji. Wszyscy cali, zdrowi i niezmoczeni. Przekraczaliśmy rzekę. Dotarli do miejsca obozowiska. Zupa w kociołku wrze. Także czekamy, aż będzie gotowa. Idziemy zobaczyć, jak wygląda rozbijanie obozowiska. W oddali widać takie poruszające się punkciki czerwone. To nic innego jak tylko światełka latarek z czerwonym światełkiem, które w lesie, w terenie, w nocy ma odpowiednie zastosowanie. Rozbijanie namiotów trwa. Widzę, że dobrze idzie grupie. Tak, właśnie, trzeba wiedzieć, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Bardzo dobrze. Miejsce jest wybrane, widzę, że w miarę równe, więc powinni się wyspać. Idziemy zobaczyć, co tam druga grupa robi. Dobrze, tu drugi namiot się jest rozbijany. Dobra, jest drugi namiot. Dobra. Justyna, że tak powiem, tutaj dowodzi, instruuje. Jak namiot ma być rozbity. Tak. Masz coś do powiedzenia, Justyna, na temat rozbijania tego obozowiska? Tak. Bardzo dobrze nam idzie. Aha, no to właśnie o to chodzi. Żeby szło dobrze. Idzie nam szybko, sprawnie, więc... Tak jest. A ty, Dominik, jak tam? A dobrze. Czekamy na ten... Na zupę. A ja pamiętam, jak się ta zupa nazywa? Szurpa. O, świetnie. Tak jest. To jest uzbecka zupa szurpa. Nie to. Ja bym to przyciągnęła cały, żeby robić, bo to się do tego wsadza. Ja wiem, właśnie, tylko do nas najpierw wsadził tam. Dobra, no ale to się jest po prostu szatni. Dobrze. Dobrze, no to tyle relacji z rozbijania obozowiska. Spróbujemy się jeszcze odezwać później.